Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Po burzliwej debacie posłowie opowiedzieli się za wyrażeniem zgody na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego, o co wnioskował prezydent Andrzej Duda. Za byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Kukiz 15. Przeciw głosowali politycy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050. Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią na obszarze części województw lubelskiego i podlaskiego w 183 miejscowościach. Został pierwotnie wprowadzony na 30 dni. Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego. Dziś w nocy Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego. Sytuacja na granicy jest cały czas napięta. W okresie od 1 września do dzisiaj na polsko-białoruskiej granicy miało miejsce ponad 7 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Dla pokazania skali, w całym poprzednim roku, czyli także w czasie kryzysu na Białorusi, odnotowano ich jedynie około 120. Wskazywał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Charakter oraz nadzwyczajna skala presji migracyjnej mają swoje źródła w zamierzonych i planowanych działaniach służb białoruskich ukierunkowanych na destabilizację sytuacji na granicy z Polską i innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Szef BBN-u zapowiedział kolejne rozmowy z przywódcami innych państw na temat kryzysu migracyjnego i działań władz białoruskich. Poparcie dla wniosku o przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego zapowiedział w imieniu klubu PiS-u poseł Zdzisław Sipiera. Sytuacja jest bardzo napięta i w każdej chwili może być ona jeszcze bardziej podniesiona do wyższych elementów i prowokacji i może być on niestety wprowadzony w życie. Co w takim razie nam jest potrzebne na dzień dzisiejszy? Czas, wyciszenie sporów, porozumienia politycznego, w co niestety ciężko może będzie uwierzyć, ale bardzo bym tego chciał. Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej wytykał rządzącym bezradność. Mówił, że ich działania, cytuję, niszczą państwo polskie, a nie przywracają bezpieczeństwa Polaków. Posłowie z Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciw przedłużeniu stanu wyjątkowego. Wy nie potraficie pilnować bezpieczeństwa Polski. Wam to wszystko przecieka przez palce. Jeśli wam to naprawdę nie wychodzi, to zróbcie krok dalej. Proszę was, zróbcie krok dalej. Zdecydujcie się na wprowadzenie stanu wyjątkowego w całym kraju. Czemu tego nie chcecie zrobić? Przecież tak naprawdę wam się sypie wszystko. Słów krytyki w stronę rządzących nie szczędził także Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Zadeklarował poparcie dla, jak mówił, legalnych działań, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo. Ale bezpieczna granica to taka, na której nikt nie ginie. Granica, na której pracują odpowiedzialne służby, posiadają wystarczający sprzęt i są dobrze zarządzane. Granica, na której nie głodują i nie umierają kobiety, mężczyźni i dzieci. Dziś pomimo 30 dni od wprowadzenia stanu wyjątkowego polska granica zalana została krwią uchodźców i to krew, której ze swych rąk już nigdy nie zmażecie rządzący. Od głosowania o przedłużeniu stanu wyjątkowego wstrzymali się posłowie z kół Porozumienie i Polskie Sprawy oraz Koalicji Polskiej PSL, mówi poseł Urszula Nowogórska. Każda próba destabilizacji państwa powinna spotykać się z potępieniem i powinna skupić się na podjęciu konkretnych działań, które ograniczą i zahamują ten proces. Nie ma naszej zgody na podsycanie elementów wojny hybrydowej i nie ma również naszej zgody na dzielenie klasy politycznej, bo to również jest element destabilizacji państwa. W środę z inicjatywy posłów PiS-u znowelizowany został regulamin Sejmu. Po zmianach przewiduje on, że w sprawie między innymi wniosku prezydenta o wyrażenie zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego Sejm rozstrzyga większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, a w debacie w sprawie wprowadzenia lub przedłużenia stanu nadzwyczajnego nie można składać wniosków o odroczenie czy zamknięcie posiedzenia. Nie ma porozumienia Polski i Czech w sprawie Turowa. Polska oferta nie została przyjęta. Doszło natomiast do eskalacji czeskich żądań, o czym poinformował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.
To miała być dobra oferta. Tak o swojej propozycji rozwiązania sporu z Czechami mówili polscy dyplomaci. Oferta zawierała konkretne kwoty, które chcieliśmy przeznaczyć na realizację projektów w kraju libereckim, związanych przede wszystkim z budową infrastruktury gospodarki wodnej. Przedstawiliśmy w niej również propozycje naszych zobowiązań do wzmocnienia monitorowania oddziaływania kopalni w zakresie emisji pyłów, generowania hałasu i wpływu na wody podziemne. Mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Strona czeska zaczęła jednak domagać się wprowadzenia klauzuli, która uniemożliwiłaby w przyszłości wypowiedzenie porozumienia. Strona czeska zaczęła zachowywać się w sposób irracjonalny i oderwany od rzeczywistości. Takich rozwiązań nie spotyka się w partnerskich umowach międzynarodowych. Ocenił wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Ostatecznie po raz kolejny do porozumienia nie doszło. Minister środowiska Czech Richard Brabec zasygnalizował jednak gotowość do dalszych negocjacji. Nie mogę powiedzieć, co się stanie jutro lub w poniedziałek, ale chcę wyrazić przekonanie i nadzieję, że w najbliższych dniach spotkamy się i doprowadzimy to do końca. To było 17. polsko-czeskie spotkanie przedstawicieli resortów ochrony środowiska i spraw zagranicznych w sprawie kopalni Turów. Dziś pierwsze czytanie projektu zaostrzającego kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Projekt zakłada ważne zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Jedną z nich jest wprowadzenie renty, która będzie wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym. Nowelizacja zakłada również wprowadzenie szeregu zmian, które mają pozwolić na skuteczniejszą walkę z piratami drogowymi. Regulacja proponuje m.in. podwyższenie wysokości górnej granicy kary grzywny z 5 do 30 tysięcy złotych w przypadku wykroczeń drogowych. Ponadto sprawca wykroczenia, w wyniku którego uszkodzone zostało mienie lub nastąpił tzw. lekki uszczerbek na zdrowiu, podlegałby karze grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tysiąca złotych. Dodatkowo kara zostanie zaostrzona, jeśli w przeciągu 2 lat od dnia popełnienia wykroczenia kierowca ponownie popełni inne wykroczenie w ruchu drogowym. W takim przypadku grzywna będzie wynosić co najmniej 3 tysiące złotych. Wpływy z kar grzywien za wykroczenia przeciwko przepisom ruchu drogowego mają być przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Później będą przeznaczane na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach krajowych oraz na budowę lub przebudowę dróg. Projekt zakłada również m.in. odbieranie prawa jazdy na okres 3 miesięcy za korzystanie z niedozwolonych urządzeń zakłócających prawidłowe funkcjonowanie tachografu. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 grudnia 2021 roku. 21 dni. Tyle zajmie załatwienie wszystkich formalności związanych z budową domu do 70 m². Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński zapowiedział, że ustawa wejdzie w życie w przyszłym roku. Strategia demograficzna potwierdziła, że wielu młodych rodziców decyduje się poczekać z decyzją o potomstwie do momentu kupna wymarzonego domu. By im to ułatwić, w Polskim Ładzie znalazł się m.in. projekt budowy domu do 70 m² bez pozwolenia. Chodzi o takie domy, które będą miały w podstawie 70 metrów zabudowy. Maksymalnie dwukondygnacyjne. Muszą być zaprojektowane tak, aby nie oddziaływały na działki sąsiednie. Dom musi zostać zaprojektowany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Jeśli taki nie jest sporządzony, to muszą zostać przeanalizowane warunki zabudowy, dodaje wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. My nie możemy dopuszczać do nieładu architektonicznego. Chcemy, żeby ten ład był zachowany i chcemy, żeby gminy miały możliwości realizowania swojej kompetencji w zakresie ładu architektonicznego. Załatwienie wszystkich formalności zajmie maksymalnie 21 dni. Cały proces przygotowania inwestycji, od złożenia warunków zabudowy, chyba że jest plan miejscowy, poprzez złożenie do starostwa, praktycznie następnego dnia zgłaszać do nadzoru budowlanego rozpoczęcie budowy i można wchodzić na budowę. Ustawa przeszła już przez obrady Sejmu, teraz zajmie się nią Senat. Przepisy zaczną obowiązywać od przyszłego roku. NSZZ Solidarność złożyła w biurze podawczym Sejmu 235 tysięcy podpisów pod projektem w sprawie emerytury stażowej. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zapowiada dalszą zbiórkę podpisów.
Solidarność chce, aby emerytura stażowa przysługiwała osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość nie jest niższa od minimalnej emerytury. 18 czerwca przewodniczący Solidarności Piotr Duda przekazał marszałek Sejmu Elżbiecie Witek dokumenty i podpisy niezbędne do rejestracji Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Aby procedura w Sejmie mogła się rozpocząć, potrzeba 100 tysięcy podpisów. Na razie złożono 235 tysięcy, ale przewodniczący Duda podkreśla, że podpisy dowożone są codziennie i będą zbierane dalej. Prosił też polityków, by nad tym projektem pochylili się w sposób odpowiedzialny i poważny, a nie w sposób polityczny. Piotr Duda zaapelował do parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy, by projekt Emerytura za staż stał się bardzo ważnym elementem Polskiego Ładu, bo do tej pory, jak wskazywał, tak nie jest. Szef Solidarności zaznaczył, że emerytury stażowe są dopełnieniem całego systemu emerytalnego w Polsce. Pod koniec maja były już rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że również w Kancelarii Prezydenta trwają prace nad projektem o emeryturach stażowych. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas wizyty na Dolnym Śląsku szef rządu złożył także kwiaty przed tablicą upamiętniającą Kornela Morawieckiego. Premier Mateusz Morawiecki podczas wykładu inaugurującego nowy rok akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim mówił o potrzebie wyrwania się z pułapki średniego rozwoju, która dominowała w czasach PRL-u i III Rzeczypospolitej. Mówię o tym raczej nie przypinając łatki nikomu z przeszłości, bo każdy się pewnie starał budować naszą drogą Rzeczpospolitą najlepiej jak potrafił. Mówię o tym z intencją poszukiwania najlepszych rozwiązań, ale jednocześnie odłożenia do lamusa tych paradygmatów gospodarczo-społecznych, które obowiązywały przez 25 lat i dziś wyraźnie widzimy, że one w wielu miejscach były błędne. Dziś widzimy, że musimy, poszukując tej właśnie wartości dodanej, która daje nam wyższe wynagrodzenia naszym pracownikom, naszym także pracownikom naukowym, daje nam lepszą perspektywę dogonienia tych najlepszych, a może także przegonienia tych najlepszych. A to staje się coraz bardziej prawdopodobne, przekonywał szef rządu. Jestem przekonany, że z coraz bogatszym światem uczelni wyższych w Polsce, coraz lepiej zorganizowanym, z coraz lepszymi, wspanialszymi osiągnięciami, jesteśmy dzisiaj bliżej do tego celu, o wiele bliżej niż byliśmy jeszcze niedawno. Premier podczas wizyty we Wrocławiu odwiedził także kampus Politechniki Wrocławskiej, gdzie złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą Kornela Morawieckiego. Był również w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie odbyła się uroczystość nadania imienia Kornela Morawieckiego sali sejmikowej. I na teraz to wszystkie informacje. Kolejne wydanie o 10:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Dziś w całej Polsce zapowiada się pogodny dzień, a jutro i w niedzielę będzie jeszcze cieplej. Tak wita nas październik. Szczęść Boże, Joanna Nosek, czas na aktualne prognozy. Dziś nie prognozujemy opadów deszczu, choć na wschodzie przewagę będą miały chmury. Na pozostałym obszarze częściej zaświeci słońce. Najcieplej będzie od ziemi lubuskiej po Śląsk 18-19 stopni, a najchłodniej na krańcach wschodnich od 14 do 15 stopni. Wiatr powieje z południowego wschodu i będzie umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne zacznie spadać i w Warszawie wyniesie 1018 hektopaskali. Jutro również nie będzie padać i na niebie mimo niegroźnych chmur przeważać będzie słońce. Napływać będzie także ciepła masa powietrza i po południu od ziemi lubuskiej przez południową Wielkopolskę i Śląsk temperatura wzrośnie do 19-20 stopni. Najchłodniej będzie od Podlasia po Suwalszczyznę 14-15 stopni. Niedziela również zapowiada się ciepła i słoneczna. I na teraz to wszystko ode mnie. Do zobaczenia wkrótce.